To ma być nowa jakość dla podróżnych, choć na razie to wielki plac budowy. Stacja Kraków-Płaszów jest przebudowywana. Dodatkowy peron, 200-metrowe wiaty i nowoczesny system informacji. Taka ma być stacja Kraków-Płaszów po modernizacji. Płaszów to największa po Krakowie Głównym stacja pasażerska w stolicy Małopolskiej. Przebudowywane są dwa stare perony, które teraz będą wyższe i dłuższe i będą miały zadaszenie. Powstaje też całkiem nowy peron, to z myślą o pociągach aglomeracyjnych. Zmieni się tak Także przejście podziemne będzie poszerzone i wydłużone oraz dostosowane do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych. Przejście zapewni szybkie dojście do poszczególnych peronów dworca oraz ulicy Dworcowej i Prokocimskiej. To wszystko ma sprawić, że w 2021 roku Kraków Płaszów stanie się wygodnym węzłem przesiadkowym, gdzie będą zatrzymywać się zarówno pociągi dalekobieżne, jak i aglomeracyjne.